drugi największy na świecie producent cynku, Nyrstar, w pierwszym tygodniu stycznia wstrzyma produkcję w hucie we Francji z powodu rosnących cen energii elektrycznej. Norweski producent nawozów Yara International, który ograniczał już swoją produkcję na początku tego roku, poinformował, że obserwuje sytuację i może ponownie sięgnąć po to rozwiązanie ze względu na koszty energii. Z kolei rumuńska firma na Azomures już tymczasowo wstrzymała produkcję z powodu wysokich cen gazu, poinformował Bloomberg. Reklama. Więcej wiadomości z gospodarki na stronie głównejgazeta.pl. Prąd po 2,4 tysiącu ZEU megawattogodzina zatrzymuje hutę. Ten sam problem dotyka także polskiego przemysłu. Płacimy za prąd od 600 do 1500 ZEU megawattogodzina, bo zakontraktowaliśmy się na rynku dynamicznie, czyli w zależności od godzin. To olbrzymia podwyżka, bo w zeszłym roku płaciliśmy po 200 ZEU megawattogodzina, wylicza w rozmowie z portalem wysokienapięcie.pl menadżer jednej z hut. Teraz produkujemy już tylko w godzinach, gdy cena energii elektrycznej zjeżdża do 600 ZEU megawattogodzina, czyli głównie w nocy, dodaje. Zobacz wideo. W pozostałych godzinach produkcja się nie opłaca, ludzie przychodzą do pracy, ale piece chodzą na pół gwizdka, zwłaszcza, że sektor budowlany nie akceptuje już tak wysokich cen naszych wyrobów, a jest ich głównym odbiorcą. Mamy pełne magazyny, co dodatkowo zniechęca do produkcji, gdy ceny prądu są wysokie, tłumaczy nam hutnik. Godzin, w których opłaca się produkować w tej polskiej hucie, ciągle jednak ubywa. Wczoraj nawet na chwilę ceny prądu w Polsce nie spadły poniżej 887 ZEU megawattogodzina, za to o godzinie 16 płacono za energię 2416,5 ZEU megawattogodzina, najwięcej w historii polskiej giełdy. Ceny prądu w 2022 roku. Prezes URE, ryzyko zmiany taryfy ograniczone. Przemysł stalowy cierpi więc potrójnie, ze względu na bardzo wysokie ceny węgla, astronomiczne ceny energii elektrycznej i słabnący popyt na jego wyroby. Za ten ostatni czynnik częściowo odpowiada spadek produkcji samochodowej, wymuszonej brakiem półprzewodników, ale w największym stopniu zadyszka, jaką złapał rynek nieruchomości, co najlepiej widać dziś w Chinach, odpowiadających za połowę konsumpcji stali na świecie. Drugi największy deweloper w tym kraju, Evergrande, stał się właśnie niewypłacalny, produkcja stalowa we wrześniu skurczyła się aż o 21% poniżej poziomu sprzed pandemii, września 2019 roku, a produkcja cementu spadła w tym czasie o 13%. Czy kryzys energetyczny zaraża kolejne sektory? O ile wzrosły ceny energii? Co z projektem ustawy w sprawie rekompensat? Jak radzi sobie przemysł? O tym w dalszej części artykułu na portalu wysokienapięcie.pl. Główny ekonomista MF, nasza ostatnia prognoza inflacji odklejona od rzeczywistości.